Będziemy dzisiaj mówić o podatkach, które są obecnie, o świadomości podatkowej. Teraz wam powiem, potem jeszcze opowiem wam o podatkach od kryptowalut i czy one będą kiedykolwiek ściągane według mnie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Capverto, zintegrowany system płatności i tradingu na kryptowalutach. Mam nadzieję, że w przyszłości, jeśli projekt wypali. Po pierwsze, moi drodzy, wiedza ekonomiczna o podatkach Polaków jest tak mała, że nie dziwcie się, że tak można po prostu robić, co się chce z Polakami. Po prostu jeśli edukacja na ten temat jest na bardzo niskim poziomie, no to robimy, co chcemy. Jesteśmy, chodzimy jak masło i robimy, co chcemy. Chociaż 90% Polaków twierdzi, że słyszało o podatku PIT, to cały czas 16% pracujących na umowę o pracę jest przekonana, że nie płaci takiego podatku. Ponieważ pracodawca odciąga ten PIT, zaliczkę wpłaca na konto urzędu i po prostu możesz tego nie widzieć, po prostu masz wypłacaną pensję netto. A wiedz, mój drogi podatniku, że pracodawca płaci swoją część i ty płacisz swoją część. Często nie jest w ogóle pokazywana kwota brutto, tylko jest pokazywana kwota brutto, którą ty płacisz. Więc wyobraź sobie, że gdybyś dostawał całą tą kwotę brutto, to ile miałbyś pieniędzy, które na spokojnie by wystarczyło ci na wszelkie potrzeby typu służba zdrowia, czy zapłacenie, nie wiem, 200 zł na emeryturę, cokolwiek, wszelkie inne rzeczy, mógłbyś podnieść swój standard życia. Jakie pan płaci podatki? No 18% płaci. Dochodowy, okej. Coś jeszcze? No emerytalne, rentowe, takie zdrowotne. To wszystko jest. Czyli ta składka społeczna to też jest podatek według pana? No jest odciągany od pensji, to jest podatek. A jakie, jakie podatki pan płaci? Ja jeszcze nie zastanawiam nad tym. Płacę jakie muszę, tak? Ale, no, czyli na przykład podatek dochodowy? Tak. Jaki to jest procent? Nie chciałbym o zarobkach tutaj mówić. Okay. Jakie podatki ludzie płacą w Polsce? Jakie pan płaci podatki w Polsce? W Wielkiej Brytanii płacą 20%, nie? Ja w tej chwili w Polsce nie płacę nic. Mm-hmm. Bo po co? Jak tam zarabiam, tam wydaję. Podobnie z podatkiem VAT, 90% słyszało o takim podatku, a 70% twierdzi, że wie, na czym on polega, ale tylko 42% osób uważa, że płaci taki podatek. Ponadto 21% Polaków jest przekonana, że nie płaci żadnych podatków, ani PIT-u, ani CIT-u, ani nawet VAT-u. 21% Polaków sądzi, że nie płaci żadnych podatków. To są podatki. Jaki to jest procent dochodu? Wszystkie te opłaty, tak? Myślę, że około 30%. 30%? Razem ze zdrowotnymi, emerytalnymi i tak dalej. To 30% wszystkich dochodów to są podatki? Tak mi się wydaje. Tu jeszcze przywożę pieniądze, które wydaję. Czyli VAT płaci? Tutaj. No VAT, no dokładnie VAT płacę 23%. W Anglii jest na przykład tam 22%, nie, 20% jest VAT-u na wszystko, nie? A tutaj jest 23% na przykład. Czyli ja ten VAT opłacam, a nie wiem za co. Bo ja tu nie zarabiam. Tylko wydaję pieniądze, jeszcze daję Polsce pieniądze. A do pracy jest pełno Ukraińców różnych. Czekają, aż się proszą, nie? Za grosze. Żeby normalne zarobki były, to by było co innego. A ja mam tam 57 lat. No i kto mnie przyjmie do firmy? Za 1500? Za 2? To pan w miesiąc zarobi 7 razy tyle w Wielkiej Brytanii. No, przypuśćmy, no, zarobię, no, nawet czterokrotnie nie zarobię, to i tak mi się opłaci. Czy pięciokrotnie, no. Spośród osób pracujących 82% orientuje się, ile wynosi ich wynagrodzenie netto. 72% twierdzi, że wie, ile wynosi kwota brutto. Natomiast tylko 36% ma świadomość dodatkowych kosztów ich wynagrodzenia dla pracodawcy i zawartych w nich podatkach. To jest ta właśnie kwota brutto. 36% tylko wie, że coś takiego istnieje. To jest właśnie droga do zmiany systemu. Gdyby ludzie dostawali tą kwotę brutto na swoje konto i by musieli odprowadzić do tego ZUS, PIT, składkę zdrowotną, wszelkie koszta i opłaty miesięczne, które zazwyczaj robi właśnie pracodawca za pracownika, to wtedy byśmy zmienili system w ciągu jednego miesiąca, bo ludzie by zobaczyli, że nagle z 4500 2 z hakiem zostaje w kieszeni. Wyobrażacie sobie? Wtedy ludzie by sobie uświadomili, jak dużo pieniędzy dają na właśnie w daninach, w podatkach. Wtedy byśmy zmienili system. Niestety nie mamy tego, więc ja muszę edukować. Jeśli lubicie te filmy, to udostępniajcie je dalej. Szykowana jest nowa reforma podatkowa.
od 1 stycznia 2019 roku. Prawdopodobnie wejdzie kilka jeszcze nowych opodatkowań oprócz opłaty paliwowej. Prawdopodobnie będzie to exit tax, który będzie zabierał Twój dochód potencjalny, bądź ten, który zarobiłeś za granicami Polski, tak żeby trzymać się w granicach Polski, żebyś nie mógł niewolników wyjeżdżać ze swojego kraju, się dorabiać i być bogatszy. To jest jeden z najbardziej skandalicznych podatków, które stłamsza człowieka jako istotę i sprowadza go tylko i wyłącznie do maszyny robiącej pieniądze na rzecz państwa. Jest to skrajnie, skrajnie antywolnościowy podatek, który zmusza każdego obywatela do tego, żeby został w Polsce i nie otwierał firm za granicą. Zwrotny efekt, ponieważ ludzie zamiast zakładać firmy w Polsce, zamiast próbować tutaj budować swoje firmy, to będą zakładać od razu za granicą. I oczywiście będzie też podatek od kryptowalut. Na razie jest projekt, więc do końca nie wiadomo, jak będzie jeszcze. 19% z zysków kapitałowych. Podatek Belki będzie wprowadzony na sprzedaż kryptowalut. Polscy legislatorzy nie mogą sobie wyobrazić, że to jest fenomen globalny, że kryptowaluty to nie jest tutaj w Polsce, w naszych granicach. Da się to na rynku globalnym, możesz to sprzedawać, nie wiem, w Singapurze, nawet będąc w Polsce, możesz być w Pradze, a sprzedajesz w Brazylii, ponieważ nie da się tego tak skontrolować i ściągnąć, więc według mnie w ogóle żaden podatek od kryptowalut nie będzie ściągalny, albo po prostu ludzie będą wpisywać w swoich oświadczeniach podatkowych, że sprzedali za kwotę 150 zł i od tego ciągną 19% i zapłacą jakiś tam haracz, żeby mieć spokój. Ale tak naprawdę jest to głupota i poza tym żadna firma nie będzie się rejestrować znowu w Polsce, tylko na Malcie, gdzie będą podatki albo zerowe, albo to będzie 0,5%, jak w przypadku firm gamblingowych. No i tak jak mówię, to będzie